Katarzyna Sudnik, witam Państwa serdecznie w rozmowie Echo24, a mówić będziemy, proszę Państwa, o zabytkach, ale nie takich zabytkach, które mają tysiące lat, ale takie, które powstały 50-100 lat temu. A skoro o zabytkach i o tych niezwykłych dla Wrocławia tematach, to będę rozmawiała z panem Michałem Guzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Czy rzeczywiście zabytki, jak samo nam się nasuwa, że zabytek to musi być coś starego, 15, 18 wieka, to co zostało wybudowane 100 lat temu, to niekoniecznie zabytek, tak jest? Nawet mniej niż 100 lat temu. Jesteśmy tutaj przy okazji dyskusji wokół tego, co się dzieje ostatnio, to znaczy wokół Trzonolinowca. Przy Kościuszki, wokół budynku Zeto, przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. To są budynki, które mają kilkadziesiąt lat, bo to są budynki z lat 60. Sedysowce, które też się pisały. Jeszcze późniejsze, jeszcze dekadę późniejsze. I w ogóle generalnie mam takie wrażenie, że bardzo powoli w ogóle do ludzi dociera takie myślenie, że to już są zabytki, że to już jest miniona epoka. Żeby była jasność, to nie jest tak, że nagle w Polsce zaczęliśmy tego typu dyskusję, dlatego że co jest już zabytkiem, a co jeszcze nie jest, to jest przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji w całej Europie. Ja odwołam się tylko do takich przykładów, które myślę, że wielu Wrocławian widziało na własne oczy, bo one są z bliskiego nam kręgu kulturowego. Tańczący dom w Pradze, wybudowany w połowie lat 90. Dyskusja o tym, czy wpisać go na listę zabytków, czy to jest historycka pamiątka, jak to mówią Czesi, zaczęły się zaledwie 10 lat po jego wybudowaniu. I tu poważne osoby w Czechach mówiły, właśnie związane z ochroną zabytków. Wiedeń, Haushaus. Sytuacja bliźniacza, można powiedzieć, do tego, co my mieliśmy w dyskusji Solpol i Kościół Świętej Doroty. To znaczy, jest katedra Świętego Szczepana, w samym sercu Starego Miasta w Wiedniu, w samym sercu Starego Miasta, które jest na liście UNESCO, i ona stoi przy placu. Dokładnie naprzeciwko, po drugiej stronie tego placu, stał postmodernistyczny budynek. U Austriaków skończyło się to tak, że ten budynek w 2013 roku rzeczywiście został wpisany na listę zabytków, mimo że on powstał na sam koniec lat 80., czyli on trafił na listę zabytków po zaledwie 20 kilku latach istnienia. No z Solpolem takiej historii nie mamy. Tak, ale to pokazuje, że to nie tylko tak w Polsce się dzieje, że jest ta dyskusja. Tutaj pochylmy się nad tym, co mówi polskie prawo, bo tu jest taka dość istotna wskazówka. W polskiej ustawie o ochronie zabytków sprzed 20 lat jest to zapisane w ten sposób, że jest to obiekt z minionej epoki, którego zachowanie ze względu na jego wartość architektoniczną, artystyczną, mogą być też jakieś cechy techniczne, specyficzne, sprawiają, że jego zachowanie ze względu na tę wartość jest pożądane ze społecznego punktu widzenia. Ja nie cytuję tego dosłownie, ale taki jest przekaz tego zapisu. Jest to niezwykłe, po prostu. Tak, i jest to obiekt, uwaga, minionej epoki. Otóż, tak jak mówimy, Trzonolinowiec, Zeto, Sedesowce na Grunwaldzie, Mezonetowiec przy Kołłątaje, to są obiekty już z minionej epoki. To nie są obiekty współczesne. W sensie takim architektonicznym, ścisłym, budynków modernistycznych już modernizmu w architekturze już nie ma. Są prądy, które czerpią z niego, natomiast w tym klasycznym rozumieniu modernizm dobiegł końca. I to są rzeczywiście obiekty minionej epoki. Co się dzieje teraz z Trzonolinowcem? Czy to już jest wpisane na listę zabytków? Jaka jest teraz droga? Wygląda to w ten sposób. W tej chwili Trzonolinowiec jest w gminnej ewidencji zabytków. Wolą mieszkańców, którą to wolę zresztą miasto wspiera, bo również tutaj my jako miasto jesteśmy zainteresowani tym, żeby Trzonolinowiec był, jest wpisanie tego obiektu do rejestru zabytków. To jest jakby szczebel wyżej niż gminna ewidencja zabytków. Tutaj decyduje wojewódzki konserwator zabytków. Postępowanie w tej sprawie trwa. Mieszkańcy, wspólnota mieszkaniowa Trzonolinowca złożyła wniosek w tej sprawie. 15 września konserwator ma wizytować ten obiekt. On również prowadzi coś w rodzaju, tak powiedzieliśmy, postępowania dowodowego. On musi zebrać różnego rodzaju opinie od fachowców, sam obejrzeć ten budynek i podjąć decyzję. Konserwator, pan Daniel Gipski, jest przychylny, to znaczy on uważa, że jest to rzeczywiście obiekt, który powinien uzyskać wysoką rangę w sensie ochrony prawnej.
otworzy to drogę do starania się, tak, do starania się o różnego rodzaju dotacje, o to, że po prostu jeżeli jest to zabytek, jeżeli obiekt jest w rejestrze zabytków, można starać się o różnego rodzaju dotacje dofinansowania, czy to z puli ministerialnej, czy z innych źródeł, no ponieważ no, budynek będzie wymagał remontu. Tu jest oczywiście znaczy on już wymaga remontu. Już wymaga remontu, tylko my w tej chwili nie wiemy, jak rozległy jest to remont. Będzie jak konieczne, jak daleko będą musiały posunąć się te prace remontowe. Rozumiem, że miasto jest w stanie współfinansować taki remont? Jak to wygląda? Wygląda to tak. Znaczy też musimy powiedzieć, jaka jest sytuacja właścicielska. Miasto w tej chwili ma dokładnie 26,5% udziałów we wspólnocie Trzonolinowca. Tam są 44 lokale mieszkalne. 11 z nich jest własnością gminy. Po powierzchni, po metrach kwadratowych to daje około właśnie 26,5% udziałów. Więc miasto jest mniejszościowym udziałowcem. Natomiast powiedzmy tak, że najpierw, żeby go wyremontować, to jeszcze nie wiemy na 100%, czy będzie zabytkiem, czy będzie w rejestrze zabytków. Prawdopodobnie będzie. Nie wiemy, jak poważny jest remont, trzeba będzie przeprowadzić. Będzie prowadzona ekspertyza. Wiele wskazuje na to, że będzie to ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Wrocławską. Na tę chwilę jest to jedyny oferent, z którym są prowadzone rozmowy. Tutaj chciałbym podkreślić, że pośrednikiem, czy nawet nie pośrednikiem, uczestnikiem tych rozmów jest rzeczywiście miasto. Ratusz się bardzo mocno zaangażował, dlatego że uważamy, że Trzonolinowiec jest tak istotnym elementem pejzażu współczesnego Wrocławia, że sprawa tego, w jakim on będzie stanie, jak on będzie remontowany, wykracza poza wewnętrzne kwestie wspólnoty mieszkaniowej, gdzie przypomnę, miasto ma 26,5%. W związku z tym naszą intencją jest, żeby zapewnić ekspertyzę od najlepszych fachowców za maksymalnie przystępną dla tej wspólnoty mieszkaniowej cenę. Trzonolinowiec powstał w latach 60. Co jest takiego niezwykłego w tym obiekcie? To jest jedyny budynek o takiej konstrukcji właśnie, który służy celom mieszkalnym. W Europie tego typu budynków jest prawdopodobnie kilkanaście. Nie ma żadnego budynku mieszkalnego. Historię Trzonolinowca wiele osób zna, ci, którzy nie znają, to tylko przypomnijmy, on został wzniesiony od góry do dołu, to znaczy poszczególne piętra były wciągane jak koraliki na sznurek, po linach stalowych, więc de facto ten budynek miał od samego początku miał zupełnie inną konstrukcję niż taka klasyczna budowla. Przez to on miał inny układ statyczny. Miało to wiele zalet, ponieważ po co w ogóle powstają tego typu budynki? Dzięki tak specyficznej konstrukcji w zasadzie ściany nośne nie pełnią żadnej istotnej... Ściany w tym budynku w zasadzie nie pełnią żadnej istotnej funkcji nośnej. Dzięki temu według założenia architektów można było w dużej mierze swobodnie kształtować przestrzeń w tym budynku, można było sobie pozwolić na bardzo szerokie okna, na duże przeszklenia. On w latach 70. przeszedł pewną przebudowę, więc on nie zupełnie już jakby spełnia te założenia, no które przyświecały architektom. Natomiast nadal jest to budynek niezwykły, nadal jest to budynek, no tak jak mówiłem, on jest elementem pejzażu miasta, jest elementem powojennej tożsamości miasta, dlatego miasto chce zrobić jak najwięcej, żeby pomóc ten budynek zachować, nawet pomimo tego faktu, że gmina ma tutaj tylko 26% udziałów. Tego typu obiekty można budować również tam, mówiliśmy o tym, gdzie jest mało miejsca, gdzie nie można postawić dźwigu, który przy takich budowach jest niezbędny. Tutaj można budować właśnie w innej technologii, ale mimo wszystko, tak jak mówimy, takich budynków powstało niewiele. Tak. W Europie jest kilka dosyć znanych Trzonolinowców. Jest, w Bawarii jest taki dosyć znany Trzonolinowiec, który jest biurowcem BMW. On wygląda trochę jak taki silnik czterocylindrowy, jak blok silnika czterocylindrowego. Są to Res de Colón w Madrycie, wieże Kolumba. To również jest Trzonolinowiec. Natomiast w Polsce jest ich dosłownie chyba cztery, o ile dobrze pamiętam. Cztery lub pięć. Wrocławski jest zdecydowanie najsłynniejszy, dlatego że jako jedyny pełni funkcję mieszkalną. Czyli pozostałe to są biurowce. W połowie września będzie już coś wiadomo, czy dopiero to będzie wizja lokalna? Pan konserwator przeprowadzi wizję lokalną, będzie prowadził postępowanie. Ja myślę, że ono jeszcze może potrwać dobrych kilka tygodni. I to jest jeden z elementów ważnych, dlatego że będziemy wiedzieli, jaka jest sytuacja prawna, czy jest w rejestrze zabytków,
czy nie jest, bo to, tak jak mówiłem, może otworzyć drogi do starania się o finansowanie ze źródeł także pozagminnych. Ale też właśnie tutaj musimy jeszcze raz podkreślić, bardzo ważną sprawą jest właśnie ta ekspertyza Politechniki Wrocławskiej. Budynek mieszkańcy dostali nakaz przeprowadzenia takiego badania, takiej ekspertyzy. Zamówili ją w takiej firmie z województwa opolskiego. Ekspertyza została wykonana w taki sposób, że nie spełniała żadnych oczekiwań powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który przedstawił jasno, czego on oczekuje. Jako miasto uważamy, że te oczekiwania inspektora nadzoru budowlanego jest w stanie spełnić Politechnika. Na pewno jest w stanie, dlatego że w przypadku Politechniki Wrocławskiej mówimy o wiodącym ośrodku naukowo-badawczym w skali całej Polski, więc no, jeżeli zrobią to specjaliści z Politechniki, no to będziemy spać spokojnie, że to na pewno zostanie zbadane w sposób absolutnie profesjonalny. Budynek ZETO przy ulicy Ofiar Oświęcimskich, tam jest trochę inna historia. To jest budynek, który jest właścicielem, jest miasto? Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że właścicielem ZETO jest formalnie spółka ZETO, czyli Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, spółka w likwidacji, która chciałaby go wyburzyć. Mhm. Miasto stoi na stanowisku, że to również jest ważny budynek w takiej powojennej historii Wrocławia. Prezydent Jacek Sutryk wydał w tej sprawie oświadczenie. Ja tylko przypomnę pokrótce, czym jest ZETO. ZETO, mówiąc wprost, robiło informatykę, w cudzysłowie robiło informatykę w czasach, kiedy jeszcze nikt na to nie mówił informatyka, tylko elektroniczna technika obliczeniowa. Komputer nie był komputerem, tylko był maszyną obliczeniową. W czasach, w latach 70. później, tam wykonywano różnego rodzaju obliczenia, symulacji różnego rodzaju procesów produkcyjnych dla zakładów z całej Polski. Wrocław w okresie PRL był taką, można powiedzieć, polską doliną krzemową i chyba niedobrze by się stało, gdyby taki budynek o takiej historii miałby zniknąć z pejzażu miasta, szczególnie, że Wrocław bardzo chce się kreować na taki właśnie ośrodek nowoczesnych technologii, pozbywając się jednocześnie i miałbyś stracić budynek, który świadczy o korzeniach, o tym, że Wrocław w polskiej skali był jednym z pionierów, jeśli chodzi o te nowoczesne technologie. No tak, ale firma, która jest właścicielem tego budynku, jest w likwidacji, prawda? Tak. I ona wystąpiła o wyburzenie, o zezwolenie na wyburzenie tego budynku? Tak. Natomiast na razie nie może tego zrobić, dlatego że trwa postępowanie tutaj również. Wojewódzki konserwator zabytków wpisał ten obiekt do rejestru zabytków, do tego wojewódzkiego. Natomiast tam nastąpiło cały łańcuch odwołań, w tym odwołań firmy ZETO w likwidacji, która jest bardzo niezadowolona z tego, że to miałoby figurować w rejestrze zabytków, bo to im blokuje ich zamierzenia, żeby budynek zburzyć. Prawo mówi w ten sposób, ustawa o ochronie zabytków, że wobec obiektu, wokół którego toczy się postępowanie o wpis, a ZETO spełnia ten warunek, nie wolno nic z nim robić, nie wolno go nawet pomalować, co dopiero burzyć. Tam sprawa może się jeszcze się trochę przeciągnąć. Dopóki ona trwa, właściciel nie może tego budynku burzyć. Natomiast miasto chciałoby też trochę wzmocnić ochronę ZETO poprzez lepsze opisanie tego budynku w planie zagospodarowania przestrzennego. Cóż to oznacza? Mogłoby to wzmocnić po prostu trochę ochronę prawną tego budynku. Natomiast trzeba jednak rzeczywiście podkreślić, że kluczem będzie to skuteczne wpisanie do rejestru zabytków przez konserwatora wojewódzkiego. Ale to jest budynek, który też oczywiście wymaga remontu. I tak? To remontu bardzo kosztownego. Tak. ZETO jest budynkiem zaniedbanym, to trzeba powiedzieć. Mhm. ZETO jest budynkiem zaniedbanym, natomiast ZETO jest w swojej kategorii, w kategorii budynków modernistycznych, jest bardzo dobrym przykładem, jednym z najlepszych przykładów tego powojennego modernizmu we Wrocławiu, bo on jest taki programowo wręcz modernistyczny. To jest taki trochę budynek, byśmy powiedzieli, ekshibicjonista. On jest przeszklony celowo. Państwo Tarnawscy, jego architekci, celowo go zaprojektowali w ten sposób, żeby było widać, co tam się w środku dzieje, że tam stoją maszyny, że tam się odbywają jakieś procesy takie skomplikowane, technologiczne. On jest taki, byśmy powiedzieli, mało agresywny w stosunku do otoczenia, bo on stoi w zieleni, on jest nieprzeskalowany w stosunku do sąsiadów. 9 milionów miałoby kosztować remont, to dużo.
Dużo, natomiast to jest kwestia tutaj po stronie właściciela. Jeszcze raz przypomnę, w tym wypadku miasto nie jest właścicielem tego obiektu, natomiast chce zrobić wszystko, żeby ten budynek można było uratować, żeby on po prostu stał. Czyli miasto jest w stanie wyłożyć pieniądze na remont tego budynku jakieś? Na tę chwilę sytuacja finansowa miasta jest niezbyt łatwa. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj, mnie pani redaktor zadaje to pytanie, to dzisiaj trzeba powiedzieć, że pewnie nie. Bardzo wiele się na to rzeczy składa, między innymi polityka fiskalna rządu, który w ostatnich kilku latach łącznie miasto 1 700 000 000 złotych jako miasto straciliśmy, to są bardzo duże pieniądze, żeby to przełożyć. Roczny budżet inwestycyjny Wrocławia na wszystkie inwestycje to jest około 1 000 000 000 złotych. Straciliśmy mnóstwo pieniędzy, szukamy oszczędności. Ale to nie powód szukając oszczędności, żeby pozbyć się takich perełek, które miasto uważa, że warto o nie dbać. Robimy co możemy, żeby jednak ZETO mogło być zachowane i również, żeby Trzonolinowiec mógł być nadal tym elementem miejskiego pejzażu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.